Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, czy Chrystus był człowiekiem dokładnie takim, jak my? Odpowiadając na to pytanie, czy Chrystus był człowiekiem dokładnie takim, jak my, odpowiedź jest oczywiście pozytywna, tak. Z tym zastrzeżeniem, że z wyjątkiem grzechu. On był święty, a mimo to kuszony, a nie kuszony, a mimo to święty. Więc czy Chrystus był człowiekiem dokładnie takim jak my? Tak, z wyjątkiem grzechu. Każdy potomek Adama, to znaczy, a dotyczy to każdego żyjącego dziś mężczyzny, kobiety czy dziecka, charakteryzuje się, cechuje się grzeszną naturą. Czytamy o tym m.in. w liście do Rzymian, rozdział 5. Ale Pan Jezus nie posiadał takiej grzesznej natury. On był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. O tym czytamy w Hebrajczyków 4 rozdział. Hebrajczyków rozdział 4, werset 15. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł mieć litości nad słabościami naszymi, lecz takiego, który był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, oprócz grzechu. Zatem widać wyraźnie, że list do Hebrajczyków mówi w 4 rozdziale, 15 wersecie, że był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Także warto zauważyć, że Chrystus nie dopuścił się grzechu. Od grzechu nie popełnił. Mówi o tym pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 werset. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 werset, który grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w ustach jego. Zatem widzimy wyraźnie, że Chrystus nie dopuścił się grzechu, bo on grzechu nie popełnił. Tak mówi 1 Piotra, 2 rozdział, 22 werset. Także czytamy w Słowie Bożym, że Chrystus nie znał w sobie samym grzechu, czyli który nie znał grzechu. Tak czytamy w 2 Koryntian, 5 rozdział, 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim. Czyli widzimy wyraźnie, Chrystus nie znał w sobie grzechu, bo on jest opisany w Piśmie jako ten, który nie znał grzechu. Tak mówi 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Także wiemy ze Słowa Bożego, że w Chrystusie nie ma grzechu, to znaczy nie ma w nim grzesznej natury i ze względu na ten stan nie mógł on grzeszyć. Pierwszy list Jana nam to potwierdza, 3 rozdział. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset 5. I wiecie, że się on objawił, aby grzechy nasze zgładził i że grzechu w nim nie ma. Wszelki, który w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go i nie poznał go. Dziadki, niechaj was nikt nie uwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak on jest sprawiedliwy. Kto czyni grzech, z diabła jest, gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zniszczyć sprawy diabelskie. Wszelki, który się narodził z Boga, grzechu nie czyni, dlatego że nasienie jego w nim przebywa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony. Zatem widzimy wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus nie ma grzesznej natury, grzechu w nim nie ma. W Chrystusie nie ma grzechu, to znaczy nie ma w nim grzesznej natury i ze względu na ten stan nie mógł on grzeszyć. Odpowiadając zatem na to pytanie, które tutaj mieliśmy zadane, czy Chrystus był człowiekiem dokładnie takim jak my, musimy pozytywnie potwierdzić, odpowiedzieć: tak, był, z wyjątkiem grzechu.